Witam w kolejnym odcinku Bez Tytułu. W dzisiejszym programie zobaczymy. Rozmawiam z Joanną Szumilas, której pasją jest malarstwo, jak przygotować deser truskawkowy, sądę na temat weekendu majowego oraz co polecamy. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku Młodzieży z Pasją porozmawiamy z Joanną Szumilas o malowaniu. Na początku może powiedz, co jest najważniejsze w malowaniu? Według mnie najważniejsze w malowaniu jest to, aby przekazywać to, co chce się przekazać. Ja zawsze staram się uchwycić emocje. Ale wiadomo, że każdy, kto się interesuje malarstwem, ma na to inny pomysł, więc jeżeli ktoś maluje martwą naturę, chce uchwycić w tym piękno tej natury, a jeżeli ktoś maluje portrety, twarze, mimikę. Czy istnieją tematy szczególnie nadające się do uchwycenia za pomocą farb? Wszystko można namalować, naprawdę wszystko. Smutek, miłość, śmierć, urodę, tęsknotę, wszystko. A lubisz chodzić do galerii, oglądać takie obrazy w muzeach? Tak, to jest wielka przyjemność móc patrzeć na dzieła mistrzów. Dobrze, skąd się wzięło w twoim życiu malowanie? Kiedy byłam małą i bardzo niegrzeczną dziewczynką, którą fascynowały różne kolory, przeszkadzałam zawsze moim rodzicom. No i kiedyś tata, kiedy właśnie mu przeszkadzałam, wziął mnie na bok, powiedział: córeczko, masz tutaj kilka farbek, masz tutaj pędzelek, kartkę, nie ubrudź się, a namaluj coś ładnego. I to było właśnie moje takie pierwsze zetknięcie się z malowaniem. No to były farbki wodne, naprawdę takie dziecinne, ale bardzo mi się to spodobało i sposób, w jaki one mogły się łączyć. To było dla mnie coś niesamowitego. Miałam wtedy może 4-5 latek. I właśnie od tamtej pory już nie wyobrażam sobie życia bez mazania się w farbach. A jaką techniką teraz malujesz? Najczęściej stosuję metodę farb akrylowych. Według mnie jest to technika dość łatwa, może nawet łatwiejsza niż farby olejne i nie tak nieokiełznana jak akwarele. A czy próbujesz swoich sił w tych technikach? Malujesz różnymi? Oczywiście, jeżeli mam więcej czasu, to chętnie posługuję się akwarelą. Olejnymi może trochę rzadziej, właśnie wolę akryle, ale też lubię rysować węglem, pastelami, szczególnie olejnymi. No i wiadomo, kredki, ołówek, węgiel. To, czym interesuję się i co lubię robić poza malowaniem farbami. A do swoich obrazów robisz szkice, czy malujesz od razu z wizji? To zależy, co chcę namalować. Jeżeli maluję jakiś portret, który chciałabym dokładnie odwzorować, to bez szkicu się nie obejdzie, bo to trudno jest z pamięci uchwycić twarz i osobliwość tej twarzy, ale jeżeli maluję coś innego, to czasami obejdzie się bez szkicu. A masz jakiś określony nurt, w którym tworzysz jakąś własną wizję na sztukę? Ekspresjonizm, zdecydowanie ekspresjonizm, chociaż nie wszystkie moje obrazy można podpiąć pod ten nurt, ale według mnie większość, po prostu według mnie to, co chcę oddać w malowaniu, znajduje swoje ujście w ekspresjonizmie. Malowałaś kiedyś szpachelką? Pędzel czy szpachelka, kredka? Wolę pędzel. Wolę pędzel, dlatego że pędzel daje zupełnie inne możliwości niż szpachelka. Szpachelka jest taka sztywna, a jednak pędzel słucha się ręki. Skąd czerpiasz inspiracje? Moje jedyne inspiracje do malowania to chyba moje uczucia. Lubię malować to, co czuję i to, czego nie umiem dokładnie powiedzieć. Jeżeli nie umiem czegoś nazwać i powiedzieć tego, co się dzieje w moim życiu, to właśnie wtedy próbuję się wyciszyć i sięgam po pędzel. Innymi inspiracjami to może są właśnie jakieś wspomnienia, może to, co usłyszę, obserwacje świata i obserwacje ludzi, bo szczególnie maluję ludzi, najbardziej lubię malować postacie. Czyli portrety? Tak, portrety. Czy dajesz swoje obrazy znajomym, malujesz dla nich? Czasami tak, jednak moje malowanie jest dla mnie zbyt intymne i zbyt osobiste, żeby je dawać komuś innemu. Chyba że ktoś mnie poprosi na przykład na jakąś okazję specjalną, żebym coś namalowała, to wtedy chętnie, z przyjemnością. Masz ulubione kolory? Czerwień, błękit i fiolet. W plenerze czy pod dachem? Pod dachem.
Jak wiele czasu zajmuje ci namalowanie jednego obrazu? Czy może masz tak, że masz wiele obrazów, które są w trakcie malowania, których jeszcze nie skończyłaś? Tak, jest wiele takich obrazów, które zaczęłam, których nie skończyłam i jakoś nie mogę ich dokończyć, bo te emocje, które mi wtedy towarzyszyły, jakoś przepadły i czekam, aż znowu się w moim życiu pojawią albo się odezwą z tych moich głębin. Jednak zdarza się często tak, że siadam, biorę pędzel i maluję, aż skończę. I na przykład, jeżeli zacznę malować o 10 wieczorem, to potrafię malować od następnego dnia do południa. Dopóki nie skończę, dopóki ten efekt nie będzie mnie zadowalał. Czy to nie jest zbyt wyczerpujące? Nie, to jest wielka przyjemność i wielka radość. Uspokaja mnie to. Masz ulubionego artystę? Tak, mam ulubionego artystę, chociaż jestem zdania, że nie da się uważać jednego artystę za najlepszego, dlatego że każdy pokazuje w swoich pracach coś innego. Jednak malarzem, artystą malarzem, który najbardziej do mnie przemawia, jest Zdzisław Beksiński, zdecydowanie. Czy masz jakiś jego ulubiony obraz? Nie da się wybrać jednego ulubionego obrazu Beksińskiego. Fakt, że on nie nadawał im tytułów, pozwala mi w każdym zatracać się po kilka razy. Kiedy oglądam jego galerie, jakieś jego prace, nawet w internecie czy w leksykonach malarskich, zawsze odnajduję coś innego w tych obrazach. Moją uwagę najbardziej zwrócił jeden, przedstawiający wózek dziecięcy, nad którym pochyla się upiór. I ten strach i ten niepokój chwycony w tym obrazie nieodmiennie robią na mnie wrażenie. Czy twoje obrazy również są pełne niepokoju? Czy prowadzą odbiorcę do rozdwojenia? Czy może mają one przekazać mu coś, jakiś punkt widzenia? Coś? Właśnie po to maluję. Żeby człowiek, który na to patrzy, zastanawiał się, o co mi chodziło, kiedy to malowałam, jakie emocje mi towarzyszyły. Tak. Kilka moich obrazów jest niepokojących. Czasami mam tak, że jak się budzę w nocy i widzę ten zarys, to sama się boję. Sama się boję tego, co kiedyś się działo we mnie. Te obrazy wiszą u ciebie na ścianie w pokoju? Nie wiszą. Nie. A ty swoim obrazom nadajesz tytuły? Nie wszystkim. Właśnie też nie wszystkim nadaję tytuły z tego względu, żeby każdy, kto na nie patrzy, mógł widzieć coś indywidualnego, coś swojego. Nie chcę narzucać odbiorcy tego, co ma widzieć w tych obrazach. Czym jest dla ciebie malarstwo? To jest droga do uspokojenia, czy znajdujesz w tym również coś innego? Przede wszystkim jest to droga do uspokojenia i sposób, w jaki przekazuję światu to, co mi leży na sercu. Uspokaja mnie to i pozwala wyciszyć się. Pozwala również pozbyć się takiego brudu, który otacza każdego z nas, takiego brudnego świata. Kiedy sięgam po pędzel i widzę przed sobą czyste płótno, sama też staje się czysta, nie przejmuje się niczym. I to jest właśnie taka moja ucieczka od tego smutnego świata. Myślałaś kiedyś o ASP? Wiążesz przyszłość z malowaniem? Tak, myślałam, ale przyszłości z malowaniem nie wiążę. Jest to moje hobby. Myślę, że mogłabym się sprawdzić równie dobrze w innej dziedzinie. A wiem, że jesteś maturzystką. Czy malujesz teraz w okresie przygotowań maturalnych? Czy... Szczerze mówiąc, nie. Nie maluję. Wobec tego dziękuję ci za rozmowę. Życzę, abyś w nadchodzących, zbliżających się długich wakacjach odnalazła dużo czasu na malowanie. Dziękuję. Moim gościem była Joanna Szumilas i jej pasja malowania. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Gotuj z Nikolą. Dzisiaj przygotujemy smaczny deser, do którego przygotowania potrzebne nam będą truskawki, serek mascarpone, jajka, cukier puder, jogurt naturalny i ciastka owsiane. Zaczynamy. Ja zajmę się pokruszeniem naszych ciasteczek owsianych, a Nikola przygotuje masę. Najpierw musimy oddzielić białka od żółtek. Ciasteczka przekładamy do osobnej miski, możemy je sobie na początku połamać, a później
możemy użyć takiego urządzenia do pokruszenia. Bardzo skuteczne. Teraz do żółtek dodamy 3 łyżki cukru pudru. A ja nadal ugniatam. I teraz będziemy ubijać. Ciasteczka pokruszone. Teraz zajmę się krojeniem truskawek. Ja. Na początku obrywam ogonki od truskawek. Do tego celu możemy użyć różnych owoców wedle uznania. Może być to kiwi, maliny. Truskawki kroimy na drobną kosteczkę. Dodajemy serek mascarpone. Ponownie mieszamy. Do masy dodajemy jogurt. Ale powiedz, że dodajemy 5 łyżek jogurtu. Nie. 5 łyżek. No a jak dodam 6? Dodałam 5 łyżek jogurtu naturalnego. A teraz znowu będę miksować. Po 2/4, jak dodam, to będzie dobrze. Kilka truskawek, które nie zostały pokrojone w kostkę, przygotowałem sobie do dekoracji. Możemy je pokroić na ćwiartki albo na pastki, jak wolicie. Czy już masa gotowa? Gotowa. Kiedy mamy już gotowe wszystkie poszczególne składniki naszego deseru, przekładamy je do szklanek. Jako pierwsze wkładamy ciasteczka. Proszę bardzo, przestawić Nikola. Druga warstwa to nasz przygotowany krem. Na masę przekładamy truskawki. Oj, jakoś takich mało się okazało. Teraz nakładamy kolejną warstwę kremu. A na sam koniec Bartek udekoruje ciasteczkami i pokrojonymi truskawkami. Ja sądzę, że jest to bardzo ciekawy deser i bardzo smaczny, gdyż możemy użyć do niego różnego rodzaju owoców, przez co dla każdego można skomponować swój własny, można powiedzieć, swoją własną odmianę tego deseru. I tak właśnie prezentuje się nasze danie. I życzymy smacznego! Ja chciałabym polecić książkę Ewy Seno pod tytułem Cena odwagi. Jest to drugi tom serii Antilia. Nina na pewien czas pozbyła się swoich wrogów. Teraz wyrusza w podróż po coraz to dziwniejszych krainach, by zdobyć sojuszników i nauczyć się panować nad nowo poznanymi mocami. Cena odwagi serdecznie polecam. W dzisiejszym odcinku chciałbym polecić najnowszy album jednej z najbardziej popularnych wokalistek na świecie, czyli Madonny, pod tytułem Rebel Heart. Jest to już 13. album studyjny artystki i został on wydany 6 marca. Usłyszymy na nim takie utwory jak Ghost Town, Living for Love czy Hold Tight. Wszystkim fanom Madonny polecam jej najnowszy album pod tytułem Rebel Heart.
Dziś chciałabym polecić grę The Sims 4. Możemy w niej kreatywnie rozwijać życie Simów, których stworzymy. Powalająca grafika i wychodzące dodatki do gry jeszcze bardziej ją urozmaicają. Serdecznie polecam grę The Sims 4. W tym odcinku chciałabym polecić książkę Ocaleni, życie, które znaliśmy. W kierunku Ziemi zbliża się asteroida. Nie uderza ona o naszą planetę, lecz o Księżyc. Fale tsunami i wybuchy wulkanów to tylko początek walki o przetrwanie. Ocaleni, życie, które znaliśmy, gorąco polecam. W tym odcinku chciałabym polecić film Ze wszystkich sił, który opowiada o niepełnosprawnym Julianie, który chce żyć jak prawdziwy nastolatek. Aby spełnić swoje marzenie, chłopiec decyduje się wraz z ojcem wziąć udział w triatlonie Ironman. Najcięższa konkurencja bardzo zbliża do siebie rodzinę, która wcześniej rozpadła się przez kalectwo Juliana. Film Ze wszystkich sił gorąco polecam. W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy mieszkańców Kozienic, jak zamierzają spędzić weekend majowy. A może będą grillować? Zobaczmy, jak odpowiadali. Dzień dobry, jak zamierza pan spędzić tegoroczną majówkę? Przy panią, w domu, a gdzie ja mam spędzić? Jestem emerytem. To a gdzie co pan będzie robił? A co ja będę robił? Biorę wędkę, idę nad rzekę Radomkę i będę łapał ryby, jeśli pogoda zapisze. Sam będzie pan łapał ryby, czy z kimś? Wnuczkiem. Jak zamierza pani spędzić tegoroczną majówkę? O, jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia. A wie pani, z kim ją będzie spędzać? Z dzieckiem. A co będą państwo robić? No, zapewnie jak zawsze, jak trochę będzie pogoda, to grilla. A co lubi pani grillować? O, kiełbaski, karkówkę, co się da. A jak zamierza pan spędzić tegoroczną majówkę? A bardzo dobrze. A jak ją będzie pan spędzał? Z kolegami. A co państwo będą robić? Na grillu. No, raczej chyba w domu. Mam inne wydatki. A z kim pani będziemy spędzać? Z rodziną. A nie wiem, to się okaże jeszcze. Nie ma jeszcze żadnych planów. A będzie pani grillować? Prawdopodobnie tak. A co pani grilluje? Kiełbaski, karkówkę. A no tak, wybieram się w plener, zrobimy grilla, pobawimy się w gronie rodzinnym. A co będą państwo grillować? Jak zwykle chyba kiełbaski najczęściej, albo jakieś tam szaszłyki, steki. No zobaczymy, coś może wymyślimy nowego. Jak zamierzacie spędzić tegoroczną majówkę? Ojejku, z rodziną. Pikniki jakieś, spacerki. No by było ciepło, nie? A grillowanie? Oczywiście też. Jak zamierza pan spędzić tegoroczną majówkę? W pracy, niestety, ale w pracy. Ja to wyjeżdżam do rodziny. O, a gdzie pani wyjeżdża? No, do Warszawy najbliżej, a potem jeszcze dalej. Jak zamierza pan spędzić tegoroczną majówkę? W pracy. Najprawdopodobniej na łonie natury. Mamy imprezę w Straży Pożarnej. Stulecie sąsiedniej wioski oraz stulecie straży i dwustulecie wioski. Wyjeżdżamy w góry. Jak zamierza pan spędzić majówkę? Nie wiem, chyba w domu. A z rodziną, ze znajomymi? Z rodziną. A będzie pan grillował? Pewnie tak. A jeśli tak, to co? Kiełbasy. To wszystko? Okazało się, że Kozieńczanie nie mają jeszcze sprecyzowanych planów co do majówki. Ale wiemy na pewno, że lubią grillować i spędzać czas w gronie najbliższych.